Dzień dobry, nazywam się Łukasz Pancewicz i reprezentuję Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz firmy A2P2. Chciałbym przedstawić Państwu szereg informacji dotyczących tematu planowanie przestrzenne, ochrona powietrza. Przede wszystkim planowanie przestrzenne ma ogromny wpływ na jakość powietrza. To może być zaskakujące, z reguły ochrona powietrza jest traktowana jako element ochrony środowiska, ale to nie do końca tak jest. Są takie trzy zagadnienia, na które może wpływać planowanie przestrzenne. Teraz krótko Państwu postaram się omówić. Pierwsze z nich dotyczy ograniczenia emisji negatywnych substancji, drugie zwiększenia przewietrzania miasta, a trzecie dotyczy poprawy mikroklimatu. Zacznijmy od ograniczenia zanieczyszczeń. Co przede wszystkim wpływa na zanieczyszczenie powietrza i z czym powiązane jest planowanie przestrzenne? Są dwa źródła emisji. Pierwsze, indywidualne źródła ciepła, czyli to, w jaki sposób są ogrzewane budynki mieszkaniowe. Najczęściej dotyczy to paliwa, czy jest to węgiel, czy spalanie jest efektywne, czy palimy czymś innym. Także to są takie elementy, które na to wpływają. A drugi element, który jest dosyć istotny, to jest transport, bo to jest drugie główne źródło emisji szkodliwych substancji, czyli samochody, transport ciężarowy, to, gdzie przeprowadzone są główne ciągi ruchu komunikacyjnego, to jest taka rzecz, która wpływa. Ale wróćmy na chwilę do tego pierwszego elementu, czyli gdzie są te źródła emisji, czyli gdzie przede wszystkim powstają budynki. To jest o tyle istotne, że planiści mogą poprzez zapisy planów wpływać na to, czy razem z zabudową powstaje infrastruktura, czy na przykład jest alternatywa dla ogrzewania indywidualnego, czy jest sieć ciepłownicza, czy na przykład jest wymóg podłączenia się do sieci gazowej, bo to jest jakiś taki element, który może zostać zastosowany. Bardzo ważne jest też to, gdzie powstają te budynki. Bo jeśli okazuje się, że na przykład powstają one na terenach, które są ważne dla ochrony powietrza, dolin rzecznych, to jest wtedy też taki element, który jest kształtowany przez planowanie przestrzenne. I przechodzimy teraz do drugiego elementu, który jest bardzo ważny, a mianowicie przewietrzania miasta. Bo jeśli powietrze jest zanieczyszczane, to miasta starają się bronić przed tym w taki sposób, że zapewniają, że te masy powietrza są oczyszczane poprzez wiatr, poprzez to, że planowane są przede wszystkim w miastach takie elementy jak korytarze przewietrzające. I one mogą być albo planowane przez człowieka, albo one już są ukształtowane naturalnie. W przypadku Lublina takimi elementami tego systemu oczyszczania i przewietrzania miasta są doliny i wąwozy. Także bardzo ważnym elementem planowania jest to, aby zachować te tereny i ochronić się przed zabudową. One powinny przede wszystkim pełnić funkcje tak zwane ekologiczne, związane z poprawą jakości powietrza. I to jest bardzo ważna rzecz, którą Państwo mogą wykonać, rekomendując przede wszystkim ich ochronę. Ale te tereny z reguły one są także podlegają takiej presji deweloperskiej, czyli ponieważ są to tereny atrakcyjne, są to tereny blisko Doliny Rzecznej, są to tereny, które mogą być zabudowane, tam są plany realizacji zabudowy mieszkaniowej. Ale musimy zawsze przy takich terenach pamiętać, że to nie jest tylko teren inwestycyjny, ale to jest teren, który pracuje ekologicznie. Także to jest niezwykle istotny czynnik. Jak się takie tereny wyznacza, analizuje? Bardzo często realizowane są opracowania wielobranżowe, przygotowane są także modele, które sprawdzają, w jaki sposób miasto funkcjonuje, w jaki sposób masy powietrza się przemieszczają. Jeśli chcą Państwo zobaczyć przykład takich badań, one zostały wykonane dla całej aglomeracji lubelskiej. W planie ochrony powietrza jest cały dział, gdzie pokazane są takie dokładne analizy, w jaki sposób Lublin funkcjonuje i co jest ważne dla właśnie funkcjonowania i przemieszczania się mas powietrza. I teraz chcę przejść do takiego ostatniego, ale równie ważnego elementu, a mianowicie poprawy mikroklimatu. Bo z jednej strony to mówiliśmy o tych dużych systemach, mówiliśmy o tym, gdzie można budować, ale teraz pomyślmy też o tym najbliższym otoczeniu człowieka. To, czy ktoś mieszka na osiedlu, gdzie nie ma zieleni wysokiej, gdzie jest naprawdę ma dosyć dużą różnicę, jeśli chodzi o taką jakość tym, czy oddychamy, ale także wpływ na zdrowie mieszkańców. Czy chociażby zmniejszenie uciążliwości właśnie tych wytworów człowieka, chociażby na przykład ruchu samochodowego. Także bardzo ważną rzeczą jest to, aby chronić drzewa, zwłaszcza starodrzew, aby dosadzać drzewa na przykład wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, dbać o zapewnienie terenów zieleni lub ich ochronę w istniejących zespołach zabudowy. To są rzeczy, które poprawiają jakość powietrza i pełnią równie istotną rolę jak te duże systemy. No i chciałbym dodać taki ostatni element mojej wypowiedzi, który jest dosyć istotny, mianowicie to, że
Procesy edukacyjne są równie ważne jak te działania planistyczne, o których powiedziałem. Musimy być cały czas świadomi tego, że codzienne wybory, które dokonujemy jako mieszkańcy, mają dosyć poważny wpływ na jakość powietrza, czyli na przykład to, jak często przemieszczamy się swoim samochodem. Czy samochód, którym przemieszczamy się, jest w dobrym stanie technicznym, czy nie? Czy możemy też wybrać właśnie inny sposób ogrzewania naszego domu niż opalanie węglem? Bo każdy z nas dokłada się po prostu do tego, czy powietrze będzie lepsze czy gorsze. Tu właściwie ta odpowiedzialność jest równie ważna i po stronie miasta, i po stronie mieszkańców. Także to były takie główne elementy, które chciałem Państwu przedstawić, jeśli mówimy o ochronie powietrza. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest dosyć istotna. Tu liczy się przede wszystkim konsekwencja i długofalowe działanie, bo planowanie jest rzeczą, która działa długo. Efekty złego planowania widzimy po latach, ale one często są bardzo trudne do odwrócenia. Mówię o to zwłaszcza w kontekście tego, że wiem, że Państwo są w trakcie przygotowania i konsultowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina. A to jest taki główny dokument, który właśnie mówi, gdzie są doliny przewietrzające, gdzie się pojawia zabudowa, czy pozwalamy tą zabudowę, czy nie. Także to jest dosyć istotne, żeby te wszystkie plany realizować, mając na myśli długofalową perspektywę funkcjonowania miasta. Bardzo Państwu dziękuję.